Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress League. Dzisiaj sobie gramy jedynki i zrobimy taką nietypową rzecz. Otóż nie powiem wam, jaką mam rangę, jako iż gramy jeszcze placementy, a wy w komentarzach możecie zgadnąć, co mam na jedynkach przed końcem drugiego spotkania, no bo po drugim spotkaniu ją pokażę. No, w każdym razie zaczynamy szukanie. Dzisiaj zagramy sobie dwa mecze. No, prawdę mówiąc, dawno jedynek nie grałem, ale trzeba do nich powrócić. W tym sezonie jeszcze nowy placement, teraz gramy już. Tutaj. Ciekawe, jak tam będzie moja farma jedynkowa, no bo to jest zupełnie inny tryb. Piłeczkę. Ustawmy. Co to robi? Nie wiem, co my robimy. Czyli wszystko się zgadza co do jedynek. To było nawet całkiem nie takie najgorsze. Już myślałem, że misnę, bo spojrzałem na chwilę na ten poza ekran. Hej, prawie nie trafiłem. Ale by był fajny. Dobra. Na dwójkach już mi się udało wrócić do Grand Championa i to nawet jakiegoś tam powoli do wyższego. W zasadzie to ten biłem Grand Championa, to nawet no, przegrałem z tym, nie? Może innym razem. A, dobra, i zapomniałem, że już nie cenię tych odcinków, to może będę mówił tak regularniej. A, i będę wam mówił też, co ja robię, bo to też było takie głupie. Tutaj sobie fejkuję kick-offa, żeby mi ładnie podał. To jest, jak zrobicie takiego flika, to większość ludzi patrzy, że wyjedziecie, tak dlatego polecam robić tego jednego flika do przodu. Bo spokojnie zawsze zdążycie bronić. Czekajcie, zapomniałem, że to jest ranked. Może się nie będę wygadał na temat głupich rzeczy, tylko się skupię na ważnych. Dobra, nie możemy teraz misnąć Opena i będzie Gites. Pięknie, wygrywamy, 2-1. Okej. O, kick-offy są bardzo ważne, trzeba wygrać kick-offa. Trzeba wygrać kick-offa, po czym przegrywam. Weźmy to do boku. No, weźmie boosta, to już o tym wiemy, także spróbuję to po prostu wybijać jak najdłużej i robić jakieś dziwne rzeczy. Okej, no tak. Dziękuję. Gra na demo jest bardzo dobra. Nie sugerujcie. Nie, to też było. Zupełnie nie to chciałem zrobić i to. Akurat z tego nie będę komentował. Ale być niespodziewanym też popłaca. Okay. Tak też nie latajcie, ja teraz polecę, ale... No dobra, tak w sumie można by było takie ryski. W sensie ryzykowne. Muszę się wczuć do gadania na stop. Ajajaj, jak zawsze bardzo to przegrane jest. Zbieramy szybko boosta i nie oddajemy piłki. Zbijamy go. O, widzę, że to zrobiło wszystko. Przyjmujemy. O, dobra, ale tam do rogu to byle nie podjeżdżę za bardzo i będzie dobrze. To możemy zostawić, bo nic z tego nie zrobi. I flipujemy kontrę. Tutaj dobijamy. Idealnie. Generalnie starajcie się nie challenge'ować piłek, których nie musicie challenge'ować. Na przykład tutaj mogłem sobie spokojnie się ustawić, zamiast tam skakać jak bałwan, bo i tak miał taki kąt, że nie mógł strzelić. Tutaj sobie na spokojnie zbejtujmy typ. O, ładnie obrania. Muszę się pobawić mind game, zabrać mu jeszcze usta, jak najszybciej coś tam wystraszyć. Zaraz piłem nisko. Jeśli on będzie po niego jechał, to możemy strzelić. Ale w taki sposób nie challenge'ujcie, oddałem mu piłkę. Dobra, to było głupie. Ja nie mogę gadać i grać. To jest dla mnie zbyt stresujące. Dobra. W sensie nie mogę się skupić zupełnie. Jak już raz zafejkowaliśmy, to drugi raz może nie fejkujmy. Po prostu grajmy go na kick-offie. Chyba powinienem go challenge'ować, ale
tak też można zrobić. Tutaj ma się podpowiedź, że to może niekoniecznie jest najwyższa ranga jedynkowa. Okej. Okay. Trochę taki toksyczny jest ten dzianek. W sensie tak trochę toksyczny, trochę miły. Nie wiem jak to odbierać. Ła! Dobra, to było bardzo słabe. Nie zdążymy się wrócić. Pięknie, ale żebym to rozegrał. Dałem się wyrąbać w kosmos. Okej. Dobra. No i kolejny ładny gol. Generalnie w takich sytuacjach, jak tak wyraźnie wygraliście kick-offa, to nie jedźcie po żadnego boosta na boczek, po pełnego, tylko zbierzcie sobie jedną dwunastkę, w sensie te takie małe syfy, co są na drodze, o na przykład to. To są tak zwane dwunastki, jakby ktoś nie wiedział. I spróbujcie mocno uderzyć piłkę. No ja znowu teraz ja gola, jak próbuję coś wytłumaczyć. Nie? Ale ważne, że nie przegrywamy aż tak bardzo kick-offu. Dobra, on strasznie wcześnie się wystraszył, mógł jeszcze poczekać, bo ten flick był beznadziejny akurat. Ale na szczęście tego nie zrobił. No i znowu sfejkujemy. Double jump do przodu i gość nie wie co się dzieje. Tutaj panikuje. Nie mam boosta, możemy sobie obserwować. Jechać tędy. Na czas. Dobra, wywalmy to w jakieś przypadkowe miejsce. O, tutaj znowu strasznie słabo zagrał. Okej. Okay. Na czas, jakbym strzelił bramkę, to bym miał kick-offa i bym miał bardzo dużą szansę, że... Nie no, po prostu mi smałem. Żeby nie było. Znowu mi smałem. Jak widzicie, powtarzalność to podstawa. Dlatego jest to nisko. Nie pytajcie, co ja robię, to jest typowy odcinek. Nawet grałem chwilę przed nagrywaniem, w sensie boomer moda, to może się nie liczy, ale... No, GG. Gramy rewam z tym samym gościem. A żeby było, no nie, ping z netem słabym. Żeby było śmiesznie to w meczu. Tak w przerwy taki smutny napisał, pewnie wam pokażę, żebym już skończył te placementy, bo to poczuł się słabszy. I strzelamy. Albo nie? Strzelamy, strzelamy. Dobrze zblokowana piłka, zaraz powinien ping się ustabilizować. No nie! Forfight, to jednak jeszcze zagramy ostatni mecz. Ten przeciwnik niestety się obraził na nas, że jeszcze placementy gramy i wyczuł, że jesteśmy mocniejsi, no i postanowił szybko zrequitować. Dobra, to jest... No nie, to jest akurat... No nie, no, tego się nie spodziewałem, prawdę mówiąc. To jeszcze jedno szybkie cięcie. Jeżeli trafimy go czwarty raz, to nie wiem, chyba ja wyjdę. No nie, no way, co to ma być? To jest najlepszy odcinek. To jest niesamowite. Dobra, cofam to, nie wyjdę. Dostaliśmy 4 winy za Friko. Przecież to jest niesamowite. Jak go trafimy piąty raz, to przecież będzie... Dobra, jest inny przeciwnik. Dostaliśmy 3 rage quity w sekundę. Ale to było niesamowite. Takiej sytuacji jeszcze nigdzie nie widziałem. Naprawdę, to było niesamowite, że goście po prostu się tak stiltował, że nawet nie próbował wygrać. Słabo zagrałem w tym pierwszym meczu, bardzo słabo. To jest właśnie dziwniejsze. Demo, flick, demo. Zbieramy wyścika. Jego tutaj nie zaczepimy, bo chwilę. Mega słabe uderzenie. I teraz jestem rozpraszany tym, że dostaliśmy 4 quity z kolei. Piękny miss. Dobra, i trafiliśmy. Idealnie. Ale niesamowite. Napiszcie, czy zdarzyło wam się kiedyś, taka sytuacja, że pokonaliście jednego gościa, po czym dał wam 3 rage quity, trafiając go 4 razy z rzędu. Przecież to jest taki nie fair dla gościa.
sięgnął to skupami. Powinienem to szybko trafić w bramkę, a zapomniałem w ogóle, że mam ilf dać. Dobra, wygrywamy. 2-0. Z tego wszystkiego... A, właśnie, to jest też takie bardzo fajne zagranie, tak zasymulować, że coś będziecie robili w powietrzu, tak sobie podskoczyć tylko, spaść i podskoczyć drugi raz. To jest bardzo skutecznie, jak was wtedy challenge'ujemy, bo... No naprawdę, po prostu sobie tak próbujcie. Fajny jest ten odcinek, podoba mi się. Miałem zagrać 2 mecze, a będzie 5 wygranych. W zasadzie zagrane 2 mecze. Dobra. W sensie nie mówię, że hop, że już 5 wygranych będzie, bo tego przeciwnika jeszcze absolutnie nie pokonaliśmy. Tutaj zrobiłem głupotę, znowu się zagadałem. I robimy naszego kick-offa. Polecam go robić z lewej strony, bo każdy ma mocniejszy kick-off z lewej strony. To akurat jest tak... kontrowanie, jak się nie spodziewają. Bardzo ładny flick siadł generalnie, ale no nieskuteczny. I wygrywamy. 2-3-1. No. Na jedynkach też fliki są bardzo ważne, żeby jakieś dobre opanować. Wszystkie praktyki. Strzelujemy go. Wolimy sobie... No dobra, tak od tej ścianki akurat nie walczy się w takich sytuacjach. To było turbo głupie. Ale wychodzimy z tego cało. Nie są. Tam szczęście nie ogarnął. W takich sytuacjach też zawsze bumpujcie, czy tam demo, czy to bump, nawet chyba lepszy bump. You are so bad. No nie, i kolejny rage quit. Nie wiem, co ja mam zrobić. No dobra, już chyba dorujemy sobie w tym odcinku, bo 5 spotkań, 4 rage quity. To jest niesamowicie dziwne. No i dostajemy champion 2. No, także generalnie to był chyba najdziwniejszy odcinek na moim kanale. Nie wiem, czy nie najdziwniejszy generalnie ze wszystkich tego typu serii. No i ja się z wami będę żegnał. Napiszcie cokolwiek. No, siema.